Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwo z Dr. Brew, kolejne IPA. Ciekaw jestem, czy chłopaki w ogóle byliby w stanie tak z pamięci powiedzieć, ile już IPA się pojawiło pod z ich browaru. Obstawiam tak na około gdzieś 40-50 sztuk. Tak myślę, naprawdę, z tymi wszystkimi single hopami, ale może przeginam, może przesadzam. Ciekaw jestem, może w komentarzu się odniosą. Victoria IPA. Powiem szczerze, jak usłyszałem Victoria IPA, to sobie myślałem, co, ale co, single hop Vic Secret? Przecież Vic Secret już było. No i rzeczywiście to nie jest single hop Vic Secret, aczkolwiek Vic Secret jest. Mamy na etykiecie takiego, ja wiem, a la prezydent, może nie prezydent, to może nie, chociaż ten krawat ma taki jak Trump. Ale taki hipster w marynarce, w gwieździsty sztandar, trzymający szyszkę i pokazujący znak V, czyli Victoria. No i okej, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że przeczytałem morską opowieść. No przeczytajmy morską opowieść. Victoria to jasna i pozornie lekka IPA o bardzo wysoblimowanym profilu. Płatki ryżu w zasypie nadają temu piwu bardzo przyjemną kontrę słodową, a solidna ilość chmielu została tak dodana na różnych etapach procesu tworzenia, aby piwo miało umiarkowaną goryczkę, ale bogaty cytrusowo-żywiczny aromat. Piwo tworzone z pasji i bez pośpiechu, bo wszyscy jesteśmy doktorami. No jak zobaczyłem te płatki, to od razu pomyślałem, Molly. Molly IPA. Nawet napisałem do Grześka Garnca, ty, co to za wariacja na temat Molly jest, o co chodzi w tym piwie? I on mówi, no rzeczywiście masz rację, zasyp jest taki jak do Molly, ale piwo jest mocniej chmielone i takie bardziej jednak West Coastowe. I ja sobie pomyślałem, i bardzo fajnie, bo jak Molly wyszła, ona była taka lekko słodka i tam, ja mówię, kurde, byłoby super, gdyby ona miała więcej goryczki. A chmiele tutaj to jest Magnum, Centennial, Ella, Amarillo, Mosaic, Vic Secret, Citra i Enigma. Za wyjątkiem tego Magnum, którego ja nie jestem fanem, to reszta to są naprawdę moje ulubione chmiele praktycznie. I teraz mam żal, dlaczego nie dali tutaj na etykiecie dziewczyny? Przecież Molly IPA, moim zdaniem, sukces osiągnęła oczywiście dlatego, że była właśnie takim jasnym piwem, zwiewnym, ale jednak mocno chmielowym i tak dalej, ale moim zdaniem nazwa to jest moim zdaniem jedno z najbardziej rozpoznawalnych piw doktorów. W ogóle przez długi czas było uznawane za najlepsze piwo Dr. Brew, Molly IPA. Potem oczywiście jak się pojawiły sztosy, Barrel Age i tak dalej, to się trochę zmieniło, ale Molly IPA moim zdaniem ma rzeszę oddanych fanów. Podobnie jak na samym początku Kinki, ale bo dlaczego? No bo sobie personifikujesz jakoś to. O, to jest ta Molly, nie? Więc tutaj ta Victoria, no aż... No dlaczego? Dlaczego dali jakiegoś tutaj Trumpa Juniora zamiast kurka dać Victorię? Notabene Dr. Brew ma taką postać na etykiecie piwa American IPA. Tam jest ta, to jest American IPA i tam na etykiecie jest taka a la studentka z koledżu na rozdaniu dyplomów, czyli w tej todze takiej, w tym takim birecie i trzyma szklankę tak jak statua wolności. I to by tu zarąbiście pasowało. Nie wiem, znaczy ja wiem dlaczego. Podejrzewam, że dlatego, że po prostu osoba, która odpowiada za grafikę,
No dobra, to będzie nie w porządku, powiem, że nie czuję tego. Ale moim zdaniem to powinna być kobieta. Dziewczyna, no przecież nawet tu jest napisane, Wiktoria to jasna i pozornie lekka IPA. No kurczę. Zdenerwowałem się. No dobra, ale spróbujmy. Chmiele są obiecujące. Goryczka 69, czyli 69 IBU, czyli srogo. Alkohol 6,9, to takie w ogóle 69, nie? Ekstrakt 16%. No, a, dobra. Kapsel firmowy Dr. Brew. Aha, data przydatności 26 lutego 2019. Piwo jest niepasteryzowane i niefiltrowane, gdyż jest z browaru Bartek. No, bardzo przyjemny, owocowy, chmielowy. Taki rzeczywiście, no to jest może troszkę kwestia opisu i zasugerowania sobie, ale jest taki zwiewny. Przy czym nie, że ulotny. Jest zwiewny, lekki, nie są takie ciężkie aromaty takich przejrzałych mango, jakichś tam tropikalnych owoców. Czasami IPy mają takie aż taki zawiesisty ten aromat, za ciężki. Tutaj jest taki lekki, zwiewny. No i piwo rzeczywiście jest jasne. I jak na Bartka, to bym powiedział, że to jest Crystal Clear. Oczywiście, ono nie jest idealnie klarowne, ale no, piwa z Bartka nas przyzwyczaiły, że są jednak dużo bardziej mętne. Obfita, drobnopęcherzykowa, biała piana, złociste. Rzeczywiście widać, że ten ryż rozjaśnił. Tutaj właśnie bym się czepił do tego opisu, bo tu jest napisane, że płatki ryżu w zasypie nadają temu piwu bardzo przyjemną kontrę słodową. No nie właśnie. Płatki ryżu nadają mu lekkości. One zmniejszają kontrę słodową. Ono może mieć jakąś kontrę słodową, ale ona będzie mniejsza niż na samym słodzie. No, trochę nuty takiego mozaika, czyli te białe owoce, te melony, ta trochę nafta, aczkolwiek to nie jest mocno naftowe piwo, ale lekko jest. Bardzo przyjemny, rzeźki, żadnych wad w postaci diacetylu, DMS-u, jakichś takich historii ja nie wyczuwam. No, spróbujmy. No i rzeczywiście, jest to, co mówiłem, ono jest takie smukłe, aż się prosi, taka smukła Wiktoria na etykiecie. Dlaczego? Goryczka już w pierwszym łyku, czyli będzie srogo. Niskie nasycenie, i to dobrze, bo ono nie zapycha. Rzeczywiście jest mega pijalne. Już przy drugim łyku już ta goryczka jest naprawdę mocno zaznaczona. ...6,9% alkoholu niewyczuwalne. Absolutnie niewyczuwalne. Z drugiej strony to na szczęście nie jest 9. To nie jest 8,9. 8,9. Nie jest 10 jak ostatnio w astronaucie. Astronomię. To jest sporo, ale nie jest to jakaś obłędna zawartość alkoholu. I to dobrze. Oczywiście byłoby jeszcze lepiej, jakby to była taka session, 3,9% alkoholu, no to już by była bajka. Ale jest naprawdę bardzo smukła, co jest ważne. Bardzo często przy West Coastach one są agresywne, takie nawet brutalne, a tutaj nie. Ona jest smukła, jest wytrawna, ale nie w taki męczący sposób, tylko w taki przyjemny, zwiewny właśnie. Więc no. No więc jest naprawdę bardzo dobrze.
Jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo fajne piwo. Pod degustacją piwa z Funky Fluid, czyli konkretnie Gonna Be Late, wywiązała się taka dyskusja, bo ja powiedziałem, że West Coast już takie przebrzmiałe i że brawo dla Funky Fluid, że coś takiego zrobili. No tutaj można powiedzieć brawo dla Doktor Brew, że też w takim stylu piwo uważali. I tam się pojawiły takie głosy, że to nieprawda, że West Coasty się skończyła moda. Po prostu browary przestały ważyć West Coasty, natomiast klienci chodzą i się pytają o West Coasty. No to jeżeli ktoś szuka w tym zalewie tych wszystkich mętnych New Englandów soczkowych, no to Victoria naprawdę robi robotę. No i myślę, że będą Państwo zadowoleni. Oczywiście w dobie tych wszystkich buchających chmielem, ale jednak niezbyt goryczkowych IPA, to tutaj mamy troszkę mniej buchania, ale za to mamy fajną goryczkę. I rzeczywiście tutaj nie ma wątpliwości, pijemy IPA, jednocześnie bardzo lekkie, bardzo pijalne. Znaczy ja jestem na tak, bardzo udane piwo, cóż. Tak się zastanawiam. No boli mnie ta etykieta, no. Przecież tu powinna być dziewczyna. Ona by... Birgicy by ją pokochali. Tak jak Molly. No ale trudno. Jest jak jest. Z ciekawostek piwo równocześnie z premierą w sklepach specjalistycznych będzie też dostępne w Lidlu. Także ci, którzy nie mają w swojej okolicy sklepu specjalistycznego, mogą poszukiwać tego piwa w sieci Lidl. Myślę, że jeżeli to nie jest na jakichś zasadach na wyłączność, tam sklepom specjalistycznym nie damy, a pchamy do Lidla, to jest wszystko w porządku. To jest rzeczywiście kanał do poszerzania dostępności i też docierania do nowych ludzi po prostu. Bardzo fajne piwo, bardzo udane moim zdaniem. Trafia w me gusta, goryczka rzeczywiście. Myślę, że to 69 jest. Tu na szczęście nie jest napisane IBU, czyli IHARS nie powinien się czepić. Goryczka 69. Szanuję. Naprawdę bardzo fajne i właśnie niebrutalne, nie agresywne, tylko takie zwiewne, lekkie, ale jednak charakterne to jest złe, bo to się kojarzy z jakimś takim kryminalistą. Zdecydowane, asertywne. Asertywne piwo. Bardzo fajna. Bardzo fajna Victoria. Dlaczego tu jest jakiś Trump Junior na etykiecie? Dlaczego? Wasze zdrowie.